Dzień dobry, 11 stycznia 2021 roku. Jesteśmy w Ostrowie Wielkopolskim, w hodowli, tej trzypokoleniowej hodowli rodziny Bąków. Po lewej stronie mamy seniora rodziny, pana Józefa, po środku Mateusza, to jest wnuk, i syn Tomasz. Mistrzowska hodowla, no już od wielu lat, zarówno oddziału Ostrów Wielkopolski, to jest 0-100, też bardzo dobre wyniki w okręgu, w tym roku między innymi drugi wicemistrz w kategorii C, też mamy czwartego przodownika w intermistrzostwie, piątego przodownika w GMP, szóstego przodownika w kategorii D. Szczególnie ta kategoria, ja osobiście lubię tą kategorię D, ona taka pokazuje wszechstronność hodowli, więc dobre miejsce, pokazuje, że no, ta hodowla jest wszechstronna. Spotykamy się dzisiaj, przyjechałem tutaj, żeby zobaczyć tą hodowlę. Owocem jakby końcowym tego spotkania będzie artykuł w czasopiśmie Poradnik Hodowcy, a na tym krótkim filmie chcielibyśmy pokazać, na jak ta hodowla wygląda, gołębniki. Koledzy, powiedzcie, tutaj po lewej stronie mamy jeden gołębnik, to jest tak, jedna drużyna tutaj lotowa jest? Tak. Znaczy... Jest to drużyna lotowa moja i ojca, Bąk Józef i Tomasz, z tego gołębnika lotujemy, samice z małego gołębnika, samce mają trzy gołębniki. Czy przedziały takie? No. Ta, jest skrajnie, ta. skrajnie ten prawy jest, to jest przedział dla samic, tak? Ta. Samic wdów. Mamy około 50-60 samic, 60 samców. I to jest tutaj jedna drużyna. I co, lotujecie totalnym wdowieństwem? Totalnym tak? Wdowieństwem. Jesteśmy no, w zimowej scenerii, gołębie są jeszcze niesparowane, są rozdzielone. Będą parowane prawdopodobnie gdzieś około za miesiąc, jak pogoda się po prostu zrobi lepsza, bo w zimie nigdy nie, jak jest zimno, to nie parujemy. Jak się ociepli, to będziemy patrzeć po prostu na pogodę, jak będzie ładnie, to je sparujemy. Ale tak plus minus co to jest? Około połowy lutego, około końcówka? Około połowy lutego, może początek marca. Aha. Wszystko zależy, co roku praktycznie patrzymy na pogodę. Aha, czyli przede wszystkim ta pogoda musi być. Tak. Jak jesteśmy przy gołębniku, bo tu jest typowo taka konstrukcja drewniana, tak? Tu jest ścianka, dobrze widzę, pojedyncza, tak? Pojedyncze ścianki? Nie, czy... to jest podwójna ściana. Podwójna. Jest ocieplona w środku i tak. Mhm. Może wejdźmy na chwilę też, bo tutaj mówię, mamy wloty powietrza na dole, oczywiście mamy wloty typowe już od gołębi. Uchylne okna, też ja tutaj wcześniej z panem Józefem już wchodziliśmy. Na dachu mamy takie świetliki, jest to dosyć fajne. O, tutaj wchodzimy do akurat do samców. Mamy u góry świetliki. Co jest ciekawe, że u samic tam jest regulowane, tak? Też można przysłaniać te świetliki. Nie wiem, do jakiegoś właśnie przyciemniania też to stosujecie? Tylko to przyciemnianie stosujemy w okresie, kiedy jest mocno dużo słońca i mocno się nagrzewają gołębniki. Czyli bardziej chodzi o jakieś ograniczenie temperatury niż dokładnie tak. Niż jakieś samo takie, bo wielu hodowców przyciemnia, żeby wyciszyć gołębie też, ale to nie jest jakiś tam cel. To nie jest ten cel. Tego akurat nie stosuję. Okej, tutaj mamy klasyczne takie boksy. Okej, tutaj mamy wdowce, bardzo podobny, tak naprawdę bliźniaczy jest przedział tam obok. Dwa następne są takie same praktycznie. Okej, tutaj mamy na ruszcie, dosyć wysoko jest, ogólnie gołębnik też jest wysoko nad ziemią, więc teraz z tą wilgocią podejrzewam, że też nie ma problemu. Okej, tutaj mamy przedział samiczek, widzimy takie regały i tutaj te są te świetliki i przesuwne te płyty, o których mówiłem, można tutaj to wszystko regulować. Dobra, może. Tam u gołębi młodych widziałem, że jakieś przeróbki są, tak krótko powiedzieć. Tak, co tam? W tym roku akurat ten gołębi był bardzo niski. Wyrównaliśmy po prostu dach, żeby był na jednym poziomie, bo gołębie musiały mocno schodzić nisko. I zmieniliśmy, no jest teraz dachówka, na pokrycie jest dachówką, wcześniej była papa. I później na tą papę jeszcze blachę położyliśmy, bo gdzieś tam nam zaciekało. Teraz zrobiliśmy wszystko na jednym poziomie. Okej, i ta pleksja też to jest w tej przedniej części, tak samo jak tutaj też występuje. Tak jest, tak samo. Okej. Drugi gołębnik, ja tutaj się obracam, jest tutaj na takim budynku gospodarczym. Jest on murowany. Powiedzcie, jest duża różnica warunków, szczególnie w takim majowym, w maju, gdzie jeszcze wiadomo, jest czasami zimno, rano, nie wiem, któreś gołębie szybciej formę łapią z tego gołębnika lub z tego? Z gołębnika murowanego na początku sezonu zawsze, jak są zimne jeszcze początki, kwiecień, czasami zaczynaliśmy loty początek maja, zimno,
tamtego gołębnika gołębie lepiej leciały. Znaczy jakby się to potwierdza, że te ogrodowe gołębniki, takie typowo drewniane, one często jak jest zimno, no to gołębie potrzebują troszeczkę czasu, żeby zaskoczyć, a w tych murowanych troszeczkę jest lepiej. Tutaj mamy jak? Mamy tak, pierwszy gołębnik po prawej stronie to jest gołębnik dla młodych, następne dwa gołębniki i z tyłu tam taki korytarz mamy jeszcze też wykorzystany, może jak wejdziemy to zobaczymy, też na gołębnik do rozpłodu dla samców, tam samce mają swoje boksy. Tutaj młode, około 40 sztuk co roku mamy, w tym roku planujemy 50, bo jest ta zmiana w regulaminie, a wcześniej po prostu ograniczaliśmy ilość młodych, bo im mieliśmy mniej tych młodych, tym lepiej leciały te gołębie. Rozumiem. No. Dwie serie po 40 sztuk mieliśmy w tym roku i właśnie bardzo ładnie chodziły. Początek sezonu, pomimo tego, że to już było lato, to te gołębie z góry tutaj lepiej leciały, szybciej siadały, tu mają właśnie lepiej z lądowaniem. Przylatywały, dużo ich naraz przylatywało, ten tutaj do góry lepiej pierwsze się odbijały, później te na dole. Okej, rozumiem. No, natomiast no, wygrała mistrzowska hodowla tutaj ta na dole, bo wygraliśmy na młode tutaj też z tego gołębnika. Mateusz był pierwszym przodownikiem w oddziale tutaj. Też dobry wynik. Teraz zimowe jakieś karmienie, jak to wygląda u Was zimą? Do końca roku, do końca grudnia karmiliśmy bardzo dobrze. Karmy, typowe karmy. Tak jak pierzeniówka, normalnie cały czas. A teraz? Natomiast teraz żeśmy to od praktycznie tygodnia ograniczyliśmy karmienie. Jest to raz dziennie, gołębie są karmione pudziej, troszeczkę jęczmienia, pszenicy. Sami sobie zresztą robimy tą. Jakieś kuracje takie warzywne, coś takiego, jesteście zwolennikami tego, czy raczej nie? Warzywa ojciec robi, bo to akurat się on tym zajmuje, robi cały rok praktycznie. Ale to takie mikstury, takie na bieżąco mikstury. Buraczki, wszystko sobie tam mieli, to wszystko robi, takie samoróbki, nie ma to jakiegoś tam składu, tylko po prostu to co jedzie, sobie kupi, to co przywieziemy, to co mamy, z tego robimy. No. Ale to jest też podobne na karmę, po prostu karma jest cały czas, bo są hodowcy, nawet swego czasu w mojej hodowli też robiliśmy typowo dietę taką warzywną, że gołębie tylko warzywy jadła. Teraz nie robimy tego, teraz po prostu do karmy dodajemy. Okej. Gołębie już są zbadane, były teraz u weterynarza, wszystko w porządku, tak więc no nic nie musimy podawać, żadnych antybiotyków. Fajnie właśnie, bo w tym okresie takim pomiędzy lotami a parowaniem praktycznie nic już nie musimy podawać. Często badamy, bo w trakcie sezonu lotowego też praktycznie nieraz co drugi tydzień jedziemy, gołębie zbadamy sobie i wtedy wiemy, czy coś podać, czy po prostu nie podawać. Czy nie trzeba nic. No. Bo to bez sensu tak na ślepo gdzieś tam coś podawać. Nie? No tak, ja uważam, że te nowoczesne hodowle, no. Myślę, że też to, że tak podchodzicie do tematu zdrowia, to ta weteranka, która tak tutaj, powiedzcie, to jest 9-letni gołąb, który ciągle lotuje, 75 konkursów, to jakby były leki w ciemno podawane, a nie z głową, to już by dawno nie lotowała. Przyznamy się, że mamy najstarsze gołębie w całym oddziale. Jak tu hodowcy u nas, koledzy i nawet rachmistrz wpisywał gołębie, to mówi, to jest niemożliwe, skąd tyle 12 rok gołębi, z tyle 13 rok, 14, no... Tak są. No myślę, że to jest jeden z tych czynników, to co powiedziałeś. Te mądre podejście do używania leków, pewnie też inne czynniki na to wpływają i da się też takimi gołębiami latać, tak? Tutaj mówiliśmy troszeczkę o parowaniu, że tak gdzieś tam wszystko zależy od pogody. Jakieś wstępne parowania planujecie robić, czy nie robicie tego? Na wolierę wrzuciliśmy już teraz samice do samców, żeby się z powrotem poznały, bo większość tych samych będzie par, kilka będzie zmian i są teraz już wrzucone razem. Ale za chwilę jest z powrotem, rozdzielimy i później tak gdzieś około za miesiąc jest powrotem. A lotowe gołębie dobieracie w pary, czy one się łączą same w pary? To co chcę, to dobieram. Okej, jest ileś tam gołębi, tak, które łączycie same? Później niektóre wrzucimy razem, niektóre się nie chcą sparować, to je wypuścimy, one się same zaś później poparują. I rozdzielimy po drugim, trzecim locie na stare, jak lecimy już, to rozdzielamy. Czyli czasami zdarzy się, że po pierwszym locie, czasami po drugim. No wszystko zależy, mówię, od tego czasu, kiedy faktycznie
zaczynamy parować. Ale najczęściej to jest taki jednak wariant, że z początkiem sezonu raczej rozdzielacie. Tak, nie ma tak, że czyli 2-3 tygodnie wcześniej. Nie. Nie zdarzało nam się nigdy tak, żebyśmy w kwietniu już rozdzielili to. Nie. Okay. Później może był problem, że samice nam się zaczęły parować, a tak to nigdy nie mieliśmy. Raczej teraz w tym roku, 2020, nie było tego w ogóle problemu. Dosyć późno te loty się zaczęły, wtedy gołębie były rozdzielone i te 11 lotów bardzo ładnie chodziły. Do końca. Do końca miały taki power, że na samym końcówce właśnie mieliśmy najwięcej właśnie tych konkursów. No. I tymi lotami właśnie dalekimi i był Borken i Peinet 3 razy pod rząd, później był tydzień przerwy i te loty spowodowały to, że wygraliśmy tymi dwoma seriami. Mateusza była pierwsza seria, nasza była druga. No. Chwilę jeszcze najmłodszemu Mateuszowi oddam głos. Niedawno byłeś opisywany też w czasopiśmie Dobry Lot. Jak wiemy, Dobry Lot to był ostatni numer, więc w historycznym numerze, myślę, mi się wydaje, zostałeś opisany. Gratulacje, powiedz mi, z jakiego jakby tytułu, dzięki czemu tutaj mogłeś zagościć na łamach Dobrego Lotu? Najlepszy hodowca, można powiedzieć, do lat 25, chyba taką. No i wszędzie czołowe wyniki, można powiedzieć. Aha. Tych młodzieżowych to praktycznie wszystko wygrywałem. Okej. Czyli co, od najmłodszych lat, tak? Jesteś zainteresowany gołębiami? Tak jest. A od związku od 2014 roku. Okej. Tutaj jak przyjechałem, to już, można powiedzieć, gratulowałem panu Józefowi, bo rzadko się tak zdarza, że są następcy, gdzie nie pojadę, to wszyscy narzekają, że nikt nie chce iść ślady, a tutaj nie dość, że mamy syna, to jeszcze wnuka, więc jeszcze raz gratulacje, tylko się cieszyć. Bardzo dziękuję za tą krótką, tutaj jeśli chodzi o wideo, krótką przedstawienie hodowli. Za chwilę idziemy na kawę, będziemy sobie szerzej rozmawiać o hodowli. No i tak jak mówiłem, hodowla będzie opisana w poradniku hodowcy. Prawdopodobnie będzie to marcowy numer, tak mi się wydaje, że to będzie marcowy. Więc zainteresowanych jeszcze odsyłam do poradnika. Bardzo dziękuję za przyjęcie, za pokazanie gołębi. Dziękuję bardzo.